Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Wszystkich Państwa serdecznie witam. Dzisiaj kolejne spotkanie w Chlebowej Chacie. I dzisiaj nagramy ciekawe rozmowy z dwójką gości. Zaczniemy rozmowę z Agatą. Dzień dobry. Agata Grzywińska. Zgadza się. Zgadza się. My jesteśmy teraz na południu Mazur. Jak wiecie, blisko Działdowa. Agata, okazało się, mieszka bardzo blisko. I to jest niezwykłe, bo będziemy się mogli czasem spotkać i czasem porozmawiać jeszcze, a zajmuje się niezwykłymi rzeczami, o którym nam dzisiaj opowie. O tych sprawach, które są dla niej interesujące. Witam Cię, Agato. Dzień dobry, witam serdecznie. Również jestem w szoku, że możemy się spotkać i że jesteśmy sąsiadami. No, jeszcze niedawno nie wiedzieliśmy. Tak. Pięknie, tak. Pięknie. Liczę na dłuższe relacje. Ja również. Bo naprawdę. Masz wiele do przekazania spraw słuchaczom naszym, którzy się poruszają w tych tematach. A myślą przewodnią też będzie kongres, który niedługo się rozpocznie. Ale ja nie chciałbym się bardzo wtrącać, więc pozwolę Ci popłynąć w tej opowieści, bo tak naprawdę no nawet nie wiem, o co pytać, bo nie znamy się jeszcze zbyt dobrze. To dla mnie nowość, bo zazwyczaj nagrywam z gośćmi, których znam. Agata, kongres, Twoje początki, Twoje zainteresowania. Czy ja gdzieś czytałem, że Ty jeździłaś gdzieś za granicą po jakichś wioskach? Zgadza się. Opowiedz nam wszystko. No, Państwo, proszę o cierpliwość, bo na pewno warto usłyszeć te wszystkie opowieści. Długo by opowiadać. A my się nie spieszymy. Jak będzie długo, to zrobimy dwa odcinki. To super. Moja historia zaczęła się już tak naprawdę kilkanaście lat temu, jeżeli chodzi o ekologiczne społeczności. Więcej lat. Niż kilkanaście. Wow! Ale super to słyszeć. Dziękuję bardzo. Tak, kilkanaście lat temu. Właściwie to jak wchodziłam w dorosłość. To znaczy w pierwszych latach studiów na początku się zafascynowałam surową dietą, a potem chciałam się dowiedzieć, gdzie te pyszne owoce i warzywa są hodowane, jak je hodować w jak najlepszy sposób. A następnie chciałam zobaczyć, jak to wygląda w różnych miejscach. Trochę pojeździłam po Polsce. Ale przyznam szczerze, że z powodu książki, która mnie bardzo, bardzo zaintrygowała i zainspirowała, postanowiłam pojechać do Rosji. Aha. I przez, tak w ogóle, to też takim ciekawym zrządzeniem losu, zaczęłam studiować filologię rosyjską, zanim jeszcze się dowiedziałam o tej cudownej książce, mówię o dzwoniących cedrach Rosji i o Anastazji. To zanim się dowiedziałam, zaczęłam właśnie studiować filologię rosyjską. Nie wiem dlaczego. Po prostu nie wiem dlaczego. Ale później te kropki się zaczęły po prostu jakoś tak magicznie łączyć. I wyjechałam najpierw sama do Rosji. Byłam pod Petersburgiem. Jeszcze idei Anastazji nie poznałam. Tam spędziłam półtora miesiąca i wtedy się ostatecznie przekonałam, że język rosyjski to jest to, co chcę zgłębiać. A następnie, kiedy w Turcji, bo byłam jeszcze w międzyczasie w Turcji przez rok. Tam studiowałam. Pojechałam na filologii rosyjskiej na Erasmusa do Turcji i przez cały rok tam studiowałam. A ze względu na to, że język rosyjski nie jest bardzo popularny w Turcji jako po prostu język, który się studiuje, więc miałam bardzo dużo czasu na podróżowanie i tam się zaznajomiłam z ekologicznymi wioskami, z takimi miejscami właśnie, gdzie się produkuje żywność w sposób ekologiczny. Pracowałam właśnie na takiej farmie ekologicznej wraz z paniami, które pieliły pomidory. Ja nic w języku tureckim, one nic w języku angielskim.
A takżeśmy się zaprzyjaźniły przy tych pomidorach, że zaprosiły mnie do swojej wioski. Jedliśmy wszyscy razem z jednego garnka. Przeżyłam wesele jakby w tureckiej wiosce. No przepiękne wspomnienia, przepiękne historie. Oczywiście też mojej głupoty, bo jako Europejka poszłam pielić pomidory w Turcji w stroju europejskim, krótkie spodnie, krótka bluzka, a na drugi dzień panie zaoferowały mi burkę i powiedziały, już teraz wiesz dlaczego. No już wiem. Okej. Okay. Także taka historia akurat z Turcji. Ale wróciłam z Turcji z wiadomością i z przeczytaną już książką Anastazji, bo tam w namiocie, żyjąc właśnie w ekologicznej wiosce, przeczytałam pierwszą książkę Anastazji, bo powiedział mi o niej Izraelczyk, który powiedział, a jest na Ukrainie czy w Rosji taka idea, ale ja się z nią nie zgadzam, bo tam kopią studnie na każdym hektarze i ja tego nie rozumiem. Był z Izraela, więc można to zrozumieć, ale wtedy właśnie jakby, tak, jest taka książka, z Rosji, z Ukrainy, a ja o niczym nie wiem. Studiuję filologię rosyjską i zaczęłam czytać. A jak wróciłam, to już wróciłam innym człowiekiem. Powiedziałam rodzicom, rzucam studia. O nie, o nie. Ale nie rzuciłam. Nie rzuciłam. Dokończyłam, ale przez rok mieszkałam wtedy w lesie. Jako wolontariuszka. Przez rok mieszkałaś w lesie. To znaczy, jakby tak w lesie to może za dużo powiedziane, ale po prostu mieszkałam na Barbarce. Jest to kilka kilometrów przez las od ostatniej linii przystanku autobusowego Torunia. I tam jest taka szkoła leśna na Barbarce, o tak to się nazywa. Jest tam leśniczówka, tam się odbywają wesela i tam nikt nie mieszka. Jest pan stróż, który stróżuje i tam dba o bezpieczeństwo, żeby tam nikt się nie włamywał. No i zamieszkałam tam ja. Dobra. Przychodząc boso z plecakiem i powiedziałam, że ja tu mogę zostać wolontariuszką i czy mogłabym tutaj mieszkać i zgodzono się od razu, że tak powiem. To ty odjechana jesteś taka. No trochę tak. Ale fajnie. Boso z plecakiem. Boso z plecakiem i prowadziłam zajęcia ekologiczne dla dzieci. Aha. I tak to z tym boso to było przezabawne, ponieważ kiedy było biało, był śnieg w lesie, przepiękna atmosfera i przyszły dzieci nagle i mówią, jest bosa stopa na śniegu, Yeti. A ja nie wiedziałam, czy mam ich rozczarować. I chodziłaś po śniegu boso. Tak, wtedy zaczęłam morsować. Mm-hmm. A nie wyglądasz jak mors? Nie wyglądam jak mors, bo jakby gdzieś tam ostatnio troszkę podupadłam. Jeżeli Aha. chodzi, zajęłam się pracą, doścignęło mnie Aha. dorosłe życie, podatki, ZUS-y, przedsiębiorcza smykałka, w którą postanowiłam wejść z pełną odpowiedzialnością i skończyły się te numery. No, a już wiesz, co chcesz robić, jak będziesz duża? Powiedział pan Bogdan do dziewczyny, która ma 1,85 m wzrostu. Ludzie. Może stand-up? Okej. Okay. No niesłychane. No dobrze, i w tej leśniczówce co? I w tej leśniczówce prowadziłam zajęcia przez rok, a następnie postanowiłam znaleźć swoje miejsce na ziemi. To był rok 2014. I wraz z chłopakiem ruszyliśmy autostopem po wschodniej Polsce szukać kawałka ziemi. I tam kupiliśmy hektar ziemi pod granicą z Ukrainą. Serdecznie pozdrawiam Lubelszczyznę i ziemię chełmską, bo to niedaleko Chełma właśnie taką ziemię znaleźliśmy z domkiem, który był 14 lat niemieszkany. I trochę tak jak w bajce z trzema świnkami gaciliśmy chatę kostkami słomy, paliłam w kuchni kaflowej, próbowaliśmy to wszystko remontować, żyliśmy z myszkami i szczurkami. No, działo się. Trochę bez wody, trochę bez prądu, trochę dłużej bez prądu, ale później się przekonaliśmy, że jednak i z wodą jest lepiej, i z prądem również. Także to było dosyć szalone. Wtedy też jakby pierwszy taki ogród i taka własna, taka odpowiedzialność też za ziemię, za swoje miejsce, w którym się jest. No a potem przyszedł też taki czas, że wróciłam w swoje rodzinne strony, czyli wróciłam do
Do Żurawina. Dobrze, ale przyznaj się, co spowodowało, że jednak wróciłaś? Co spowodowało, że jednak wróciłam? Ja myślałam, że tam zostanę. Naprawdę, no. Myślałam, że tam zostanę. Ale przyznam szczerze, że bardzo mocno moja osobista historia i dosyć, duża, i dosyć duża trauma, którą przeżyłam, która jest dla mnie najlepszym chyba kompostem w życiu. Bo gdyby nie to, to ja bym po prostu nie była tu, gdzie jestem. Aha. Nie była tu, gdzie jestem. I jestem bardzo, ale to bardzo to wdzięczna. No i tak, z ogromnym bagażem doświadczeń, bez pieniędzy, wróciłam po prostu w rodzinne strony, ale w dalszym ciągu chyba z szaloną głową. To się chyba nie zmienia. Tak, i wtedy po prostu jakby moje życie się bardzo zmieniło i musiałam po prostu podjąć pewne decyzje i chyba pozostałam przy tych takich niekonwencjonalnych, nietypowych decyzjach i namówiłam mamę na kupno działki. Mama kupiła działkę sobie i pożyczyła mi pieniądze na to, żeby kupić. I wtedy się zadziała rzecz magiczna. Tydzień później wybuchła pandemia. I okazało się po prostu, że kurze, to był po prostu... Czułam się jak rekin biznesu wtedy po raz pierwszy. I tak się zaczęła moja przygoda z budową, z osiedlaniem się na nowej ziemi, na nowej działce i tam się buduje. A to była pusta działka? Tak, to była pusta działka budowlana, 10 arów. Podmieniłam hektar na 10 arów. Plus 10 arów mojej mamy, więc jest 20. Nie rozumiem, ale dobra. Tak, i coś pozwoliło mi jeszcze coś pobudować i tam się zaczęłam budować i tworzyć swoją właśnie przestrzeń. I w międzyczasie stworzyłam też żywą przestrzeń, czyli fundację. Fundacja się nazywa Żywa Przestrzeń. Tak, Żywa Przestrzeń. Fundacja Żywa Przestrzeń, to cię wygooglamy. Koniecznie. Powiedz mi, no dobrze, ale ty tam coś budujesz. Tak, buduję, gdybym była normalna, budowałabym jeden domek, a buduję dwa. Jeden letniskowy, 35 metrów kwadratowych dla mojej mamy, a jeden trochę większy dla mnie i dla mojej córeczki, 90 metrów. Fajnie. Tak, no a na jakim etapie już jesteś? No stan surowy zamknięty, osiągnięty, natomiast już właściwie stan deweloperski, no prawie, że do zamieszkania, jeżeli chodzi o ten domek mamy. Więc w najbliższym czasie planuję się przeprowadzić do tego małego domku mamy i powolutku, powolutku, bo buduje się w magiczny sposób. To jest jak książka, piszę na ten temat książkę. Pięknie. No bo to nie jest zwykła budowla taka. Tylko rozumiem, że ona jest jakaś inaczej ekologiczna. Tak, zdecydowanie. Jest ekologiczna, aczkolwiek naprawdę tu jest taka historia, że mogę napisać na ten temat książkę. Super. Jest to domek szkieletowy, drewniany. No i go buduję, to jest magiczne, w jaki sposób buduję. Ze względu na to, że jestem samodzielną mamą i nie mam zdolności kredytowej, to też magiczny jest sposób budowania tego domku przeze mnie. Czyli... Opowiedz, bo to piękna historia, to będziesz inspiracją dla wielu. Tak, tak, myślę, że tak, myślę, że tak. Dlatego też w ogóle założyłam taki projekt jak Wielki Człowiek w Małym Domu. I tu nie chodzi o mój wzrost, jakby, tylko o ideę, żeby się przynosić do... Znaczy, żeby tworzyć mniejsze powierzchnie mieszkalne, a bardziej realizować, jakby wzbogacać swoją osobowość. Jakby tu jest ten koncept. Dlatego buduję stosunkowo malutki domek. I tak, tutaj rzecz się zasadza, że ten domek buduję poprzez współpracę. Poprzez współpracę firmy, która produkowała prefabrykaty. No tej firmy niestety nie mogę polecić, jakby ma już na koncie wiele różnych, po prostu wkręciła się w taką bańkę, że tak powiem, oszustw i problemów finansowych, że to nie jest firma godna polecenia. I na pewno bym tego domku nie dociągnęła do tego momentu, gdybym nie współpracowała z lokalną społecznością, ponieważ idea była taka i na samym początku właściwie tak było, żeby współpracować z lokalną społecznością, z lokalną firmą budowlaną, która nauczyła się stawiać ekologiczne budynki. Właśnie dzięki współpracy na moim domku to było sprzężone jeszcze z pewnymi deweloperami, którzy byli zainteresowani potencjalnie stworzeniem ekoosiedla w okolicy i też z firmą Vesta Eco, która jest producentem izolacji ekologicznych ze słomy,
serdecznie, serdecznie polecam te produkty, bo no, to jest firma, którą zdecydowanie mogę polecić. I dzięki po prostu, dzięki takiej współpracy i dzięki temu, że byłam gotowa po prostu na totalnie niestandardowe rozwiązania, no byłam w stanie się pobudować, pomimo tego, że właśnie jedna z firm mnie, brzydko mówiąc, wystawiła i nie tylko zresztą mnie, grupa inwestorów, którzy bardzo, którzy zostali oszukani, jest bardzo duża, sprawa jest w prokuraturze, no tu jest, tu jest duża, duża sprawa, ale w każdym razie współpraca i lokalna społeczność, to, że byłam gotowa na totalnie nieoczywiste rozwiązania, spowodowała, że po prostu jakby mogłam się pobudować i nie straciłam aż tak dużo. No buduję się już 3 lata. Moja budowa wygląda jak bieda budowa, ale, ale w każdym razie wiem, że dla siebie i dla swojej córki los zabezpieczę. Tak, i będę odcinać kupony. No. Wprowadzamy się, jak córka ma na imię? Luba. Luba. Och, piękna historia. No to możesz być wzorem dla wielu samotnych mam, bo to nie jest naturalne zachowanie. No chyba tak, chyba tak. Dlatego się kształcę na nauczycielkę intuicji. Nauczycielka intuicji? Tak. Cokolwiek to znaczy. Tak. Okej. Okay. A jest takie coś w ogóle? Może jeszcze nie. Nie, żartuję. Jest, jest. Ja głęboko wierzę, że po prostu każdy człowiek, że to jest rzecz fizyczna. Każdy człowiek po prostu ma intuicję. Tylko my mamy bardzo dużo rzeczy, które tę intuicję naszą blokują. To blokuje brak kontaktu z naszym ciałem, blokują nasze przekonania, nasze niekoniecznie dobre relacje. Jest mnóstwo blokad. Jest mnóstwo blokad, z którymi musimy sobie poradzić. I moim zdaniem praca nauczyciela intuicji to jest tylko i wyłącznie takie wsparcie w tym, żeby te blokady rozpuszczać. I doszło do wniosku, że to jest na tyle etyczny zawód, w takim sensie, że nie wymyślam nic, jakby nie opatentuję tego, bo każdy totalnie to ma. Tylko to jest kwestia tego, żeby podkręcić radyjko i żeby każdy po prostu usłyszał to, co jest mu, to, co jest mu przez Boga dane, tak naprawdę, ten głos. No fajnie, a my jako świat, do czego cię możemy wykorzystać? O wow! A do czego chcecie? No właśnie, bo w czym ty... Bo co, jesteś... Twoja fundacja... Fundacja to tak, jest. Tak, zgadza się. Zajmuje się czym? Moja fundacja, jakby ja, jeżeli się obudzę o 3 nad ranem w nocy, to ja mogę zacytować. Ekologia, wspieranie lokalnej społeczności i dbałość o przyszłe pokolenia. To jest misja fundacji. I właśnie osią działalności fundacji jest ta misja. Więc... wspieramy i działamy w kontekście ekologicznego budownictwa i promowania, propagowania właśnie ekologicznej budowy, ale też ekologicznego sposobu izolacji budynków. Kolejny temat, no to działamy na rzecz młodzieży i lokalnych społeczności. I lokalnych społeczności. To jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. Wiem, że w tym już masz doświadczenia różne. Dobrze powiedziane. Z bliskim miastem, które, gdzie to się dzieje. Tak. Bo tam czytałem o różnych fajnych rzeczach, którymi się zajmujesz. A powiedz, doceniają to osoby, dla których pomagasz coś tworzyć? To znaczy, ja czuję się trochę tak. Nasze logo naszej fundacji to jest taka galaktyka pomieszana. Ja mam wrażenie, że po prostu gdzie nie jesteśmy, to trochę tak mieszamy, żeby było żywo. Więc odbiór jest oczywiście przeróżny, ale z reguły pozytywny. Tak naprawdę, no, wariatka. Przychodzę do pana burmistrza, o, coś nowego. jakoś tak inaczej jest. Ale lubią cię. Trochę to podtrzymuje. Że tak powiem, jakby oczywiście prowadzę też przedsiębiorstwo społeczne, więc dla mnie są bardzo ważne, bardzo ważne jest to, żeby współpracować, żeby organizować i jakby działać na podstawie umów i też biznesowo, też wspierać przedsiębiorczość, też wspierać to, żebyśmy nawzajem umieli korzystać ze swoich zasobów i się nawzajem doceniali. Więc to też jest takim przesłaniem fundacji, tym, co nas też w pewien sposób określa. Więc krótko mówiąc, musi się zgadzać. Tego też mnie życie nauczyło. A z drugiej strony po prostu jakby szukajmy tych rozwiązań, które przychodzą intuicyjnie, które przychodzą po prostu czasami same.
I zamiast się o nie potknąć, spróbujmy ich wcześniej wysłuchać. Po Twoich doświadczeniach Ty masz odwagę zachęcić inne osoby do podobnego działania? Jejciu, każde pytanie jest lepsze. Czy mam odwagę? Mogę powiedzieć, że po prostu, że nie mam odwagi. No bo to nie wydaje się łatwe. Co ludzi... No tak, to nie wydaje się łatwe. To znaczy, powiem tak, nie wydaje się łatwe, natomiast ja mam takie założenie, że chciałabym coraz bardziej wchodzić w lekkość. Coraz bardziej chodzić w lekkość i właśnie otwierać się na lekkość, bo tak widzę też intuicję. Dla mnie intuicja jest właśnie działaniem zmierzającym do tego, żebyśmy działali z naturalną lekkością. No pewnie działasz, ale jak ty to, co robisz, robisz w małej takiej społeczności, gdzie miejscowość jest mała, ludzie lokalni patrzą na ciebie i tak z przymrużeniem oka podejrzewam. Tak, podaj numer do dealera. Co ty ćpiesz? Generalnie na pozytywnie. Pozytywnie. Bo jesteś sympatyczna, to na pozytywnie. No ale patrzą na pewno ze zdziwieniem, bo to wyzwanie. Ze zdziwieniem, ale z drugiej strony właśnie wydaje mi się, że pracuję też na to i lata już mi to zajmuje, żeby patrzyli też w taki sposób, że możemy się spotkać, możemy po prostu stworzyć coś wspólnie i to może mieć ręce i nogi i tak naprawdę ja chcę też pozwolić ludziom poprzez współpracę zarobić też, bo to jest bardzo istotne. Długo temu zaprzeczałam, wierzyłam w świat bez pieniądza. Idealistka. No cóż. No, taki świat niestety w tych czasach nie istnieje. Wszyscy się o tym przekonali, którzy chcieli, tak? A potem się okazało, że tak się nie da. Ale to jest doświadczanie. To chyba trzeba przeżyć. Chcemy doświadczać. No, chcemy doświadczać czegoś innego, niż większość osób doświadcza. I to jest chyba najcenniejsze takie, że mamy doświadczenia takie odosobnione. Pięknie. Dobra, powiedz mi, bo ty jesteś też zaangażowana w tworzenie takiej społeczności, gdzie przygotowujecie kongresy naturalne, które mają uczyć, kształcić, mają roznosić wiedzę w bardzo szerokim zakresie i szeroko rozumianej ekologii, takiej mam nadzieję nieodjechanej. Nie. Opowiedz. Chociaż może trochę. Może trochę. Dla każdego jest miejsce. Tak? Czyli robicie elektryczne auta. Wiatraki. No tak. No to. Nie. Słuchamy nie. Cię. Nie. Aut nie produkujemy, wiatraków również. To, czym się zajmujemy, to tworzymy kongres naturalny. Jest to bardzo duża konferencja online, na którą zaprosiliśmy ponad 120 prelegentów. 120 prelegentów? 120. Nie ma tyle. 120. No nie, też myślałam, że nie ma. Ale jest. Tu jest taki człowiek, nazywa się Rafał Stachyra, który tych ludzi potrafi wydobyć z podziemia. I z Rafałem porozmawiamy w kolejnym odcinku, bo to będzie dopiero super. Nam petarda. Opowie, jak to się zadziało. Petarda, naprawdę. Tak? Lubisz go? O, wow. No pewnie. Rafał jest niesamowitą osobą i można powiedzieć, że on jest ojcem tego wydarzenia. Ale patrz, jest chyba skromny, bo siedzi tu w tle i w ogóle się nie odzywa. I tak. No miał przykazane, żeby nas tutaj nie, żebyśmy się nie ugotowali na wizji. No dobrze. Ale opowiedz nam o tym kongresie. Tak. Kongres odbędzie się pod koniec listopada, 20-30 listopada i jakby osią kongresu będą właśnie prelekcje dotyczące, ojejciu, czego? No właśnie, ojej, i naturalne budownictwo. Bo tych tematów jest sporo. Tak, i naturalne budownictwo, i permakultura, i rolnictwo regeneratywne, i ekologiczne społeczności. Tych zagadnień jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ziołolecznictwo. My te tematy opiszemy w opisie filmu, więc po filmie zajrzyjcie do opisu i tam te tematy umieścimy, żeby było się łatwo rozeznać, co będzie dostępne i po co można sięgnąć. Bo jak się okazuje, kongres jest darmowy. Darmowy? A jak to darmowe?
Tak. Darmowy, ponieważ naszą ambicją, to znaczy przynajmniej moją, bo ja to tak widzę, jest to, żeby raz do roku, w tym sezonie właśnie takiej listopadzicy, gdzie wszyscy chcemy się schować pod kocykiem z kubkiem kakao, można było nadrabiać zaległości dotyczące wiedzy i nadrabiać to po prostu od najwspanialszych ludzi w Polsce, którzy robią niesamowite rzeczy, nadrabiać to, a później wychodzić w swój ogród, w swoje lokalne społeczności i działać z zapałem i wiedzą, którą zdobędziemy w ramach tego kongresu. Od wczesnej wiosny. Od wczesnej wiosny. Jak tylko budzi się przyroda, mam nadzieję, że obudzimy się i my, ale wyposażeni już w to, co zdobyliśmy pod kocykiem, czyli po prostu wiedzę z kongresu. Czyli 120 prelegentów, bo dla mnie to było zaskoczenie. Dla mnie też. 10 dni tak. Online. Tak. I wcześniej się rejestrujemy, zapisujemy jako słuchacze. Tak, serdecznie zapraszamy na stronę żywesiedliska.pl i tam można się zarejestrować bezpłatnie. Wystarczy podać tylko adres mailowy i chyba imię, z tego co wiem. Ale interesuje nas tylko adres mailowy tak naprawdę po to, żeby móc przesłać linki z platformą konferencyjną. I my staramy się dobierać takie rozwiązania, które będą najbardziej zoptymalizowane dla wygody odbiorcy. Czyli chcemy, żeby po prostu linkiem można było wejść na taką, na taką konferencję i już jesteśmy. I wcześniej będziemy znali program i tematykę i każdego z prelegentów. Czyli będziemy mogli zaplanować dla siebie tematykę, która nas interesuje. Tak, program się pojawia. Tak, zanotujemy sobie i będziemy pilnować, że w tym dniu mamy to nas interesuje, w tamtym dniu to nas interesuje. Ale nawet doszło do pewnego rodzaju optymalizacji, to znaczy będzie kalendarz Google i będziemy mogli sobie po prostu ściągnąć do swojego kalendarza poszczególne prelekcje, które nas interesują, więc może nas poinformować nasz inteligentny telefon. Wielkie nieba. U nas na wsi to nie do pomyślenia. Ale to okay. A to w całej Polsce. I jakby ta rodzina, to mnie bardzo, bardzo cieszy, ponieważ ta rodzina właśnie osób, które są sympatykami kongresu, którzy chcą uczestniczyć, jest coraz to większa. Już jest kilka tysięcy ludzi z nami. Kilka tysięcy ludzi. Już ponad 5 tysięcy, a prawie 5800. I osoby się cały czas dopisują jako słuchacze zbliżającego się kongresu. Tak, zgadza się. Zgadza się i serdecznie do tego zachęcamy. Nie wiem, dlaczego oni też mnie poprosili, żebym był prelegentem i dlatego też się spotkaliśmy, bo ja tej inicjatywy nie znałem. Ze wstydem przyznam, bo to nie jest pierwsza edycja. To znaczy, tak wielkiego wydarzenia to chyba jeszcze nie było. To może mnie Rafał sprostuje, bo choć było kilkanaście konferencji, to jednak się nie zjednoczyliśmy tak bardzo z tak dużą grupą ludzi, którzy już sympatyzują po prostu, przede wszystkim z Rafałem, nie oszukujmy się. I po prostu się coraz bardziej jednoczymy, grupa jest coraz większa i tak naprawdę tworzymy niesamowitą paczkę znajomych rozsianych po całej Polsce, którzy tworzą dobre rzeczy. Tu ogród permakulturowy. Trzeba was pokazać. No fajnie, bo to u nas jest dużo, u mnie na kanale, osób zainteresowanych, czy to ogrodem, czy ekologią jako taką, czy prawdziwym jedzeniem. Więc te treści też się pokazują. Jak ja przeczytałem listę prelegentów, więc tam pełno znamienitych osób. Wielu nie znam, więc chętnie poznam. Później nam Rafał pewnie opowie, gdzie są dostępne treści z poprzednich kongresów, bo to jest takie ważne wydarzenie, takie, że i czas jest już taki, że mamy mniej zajęć, czy to w ogrodzie, czy na podwórku, czy jesień, to już szybko ciemno, możemy sobie wybrać te właściwe godziny, które chcemy poświęcić na dokształcanie się, bo nigdy nie jest za późno. Dokładnie. Jeśli masz teraz lat 50 albo ponad 60 jak ja, to jest dobry czas, żeby się uczyć. Prawda. Chcemy się uczyć. Super. No, kochamy nasze ogrody. Kochacie wy swoje ogrody, więc każda wiadomość, która do nas dotrze na temat czy to permakultury, czy nie wiem, czy będzie coś na temat efektywnych mikroorganizmów jeszcze, bo to jest też... tematów jest pełno. Tak, to prawda. Więc chcemy dbać o glebę, chcemy... Pewnie będzie o kompostowaniu, mam nadzieję... Na pewno. No, bo to takie tematy, które są nam potrzebne. No dobra, czyli
Teraz już trwają te zapisy. Tak, teraz już trwają zapisy. Serdecznie zapraszamy. Jest to bardzo, mówię, jest to bardzo, bardzo proste. Prosty, krótki formularz, imię oraz adres mailowy. Duża ilość prelegentów. Naprawdę można wybrać coś dla siebie i mam nadzieję, że się zainspirować. I mam nadzieję również, że ta idea tego właśnie pod kocykiem z kubkiem herbaty, zdobywania wiadomości. Z kubkiem kakao, zdobywania wiadomości właśnie w takim martwym, zimowym sezonie przełoży się na piękne realizacje, na przepiękne ogrody, na działanie w lokalnych społecznościach. A tak. Powiedz mi, chcemy te materiały, będą audio nagrane i dostępne po? Tak. Tak. I to będą dostępne materiały audio w formie podcastów czy wideo? W formie wideo, ale tak, również jest dostępny podcast. Aha. Ja prowadzę taki podcast z prelegentami, na który również serdecznie zapraszam. I formuła jest taka, że tworzymy totalnie żywą przestrzeń. Przygotowujemy tylko kubek herbaty. Przepraszam, ja tu demonstruję. I więcej nic. I wtedy po prostu jakby na żywo rozmawiamy i dotykamy tematów, które są dla nas nawzajem najbardziej żywe. I jest taki podcast. I jest taki podcast, na który serdecznie zapraszam. Nazywa się Żywa Przestrzeń. Wszystko jest Żywa Przestrzeń. Wszystko jest żywe, tak. Okay. My to wszystko podlinkujemy. Wszystkie rzeczy, które Agata nam podeśle, podlinkujemy, żebyście mieli łatwy dostęp do tego. I zachęćcie swoich jeszcze bliskich, znajomych, czy tych, z którymi się tam przyjaźnicie, dla którego te tematy mogą być ważne, a znacie go na tyle, że wiecie, że to będzie pożyteczne. No, jako że nie trzeba płacić, chyba że ich tam potem możecie jakoś wesprzeć. Już po wszystkim, jak wam się spodobało. No i odszukać Agatę, zaprzyjaźnić się z nią. Widzicie, jak ona śmieszna. Dzięki. Odjechana, fajna. Także zaprzyjaźnijcie się. Ja też spróbuję. Nie będę taki dziadek fajny. No i już. Powiedz jeszcze, co ważnego dla twoich oglądaczy i słuchaczy do kamery tej. Bezpośrednio już do widzów. Cóż ja mogę powiedzieć ważnego? Bardzo dziękuję za to, że mogę tutaj być. Dziękuję, że mogę coś do Państwa powiedzieć. No i serdecznie zachęcam do tego, żeby kierować się głosem swojej intuicji. O, to jest chyba przekaz dla wszystkich, które bym miała, że ten szalony głosik, który czasami mówi rzeczy nieoczywiste, to czasami jest po prostu nasza szóstka w lotka. I zachęcam do tego, żeby każdy to ma, wystarczy tylko podkręcić radio i się wsłuchać, a wtedy dzieją się rzeczy po prostu magiczne. Także dziękuję. Tak więc przybywajcie, czujcie się zaproszeni, zachęceni, niech wam to nie umknie, polubcie. A ty masz jeszcze jakiś Instagram może? Mam Facebooka, nie mam Instagrama. Facebooka. No to tam można polubić też i wtedy ten kontakt jest łatwiejszy. Chyba niż ze strony, co? Tak. Można polubić fundację na Facebooku. Jest strona internetowa. Można polubić sam kongres, czyli żywesiedliska.pl. To też jest strona internetowa. Jest też Facebook. Niedługo startujemy z TikTokiem. Jest YouTube. Także a będziecie tańczyć na tym TikToku? Czemu nie? Jak zagrasz, Bogdanie, zatańczymy. Dobra. Drodzy Państwo, wszystko już wiemy. Agatę pozdrawiamy, Was pozdrawiamy. Tak. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Cześć. No fajnie. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.